Gościem dzisiejszego odcinka jest mój kolega z Akademii Psychologii i Przywództwa Michał Kaźmierski. Michale. Powiedz parę słów więcej o sobie, o swoich doświadczeniach, co ty do niedawna jeszcze robiłeś, w jakiej branży i jak długo, bo to myślę, że jest bardzo ważna imponująca informacja, która trochę pokaże nam też tło, bardziej tego wszystkiego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. Mhm, dziękuję Sławku za zaproszenie. I za takie zbudowanie oczekiwań, więc mam nadzieję, że sprostam. 28 ponad lat w branży farmaceutycznej i takiej ogólnie też zdrowotnej, bo, bo nie tylko same farmaceutyki były po drodze. Miałem okazję zbudować dwie firmy, czy oddziały dwóch firm amerykańskich w Polsce od zera, i również wspierać inne kraje ościenne. No ostatnio się dowiedziałem, że te ościenne to nawet dziś Rumunia i trochę też dalej bywały, więc trochę tego tak było. Trochę tego było, tak. No i na 28 lat to trochę czasu, więc tam się coś nazbiera yy, po drodze. I myślę, że kilka takich osiągnięć bardzo spektakularnych, bo mieliśmy okazję wprowadzać zarówno leki, takie, które wyleczały WZW typu C, które było do niedawna nie do wyleczenia. To było bardzo przyjemne zadanie, jak również wprowadzenie leczenia, które na przykład terapię HIV ograniczyło do jednej tabletki dziennie. Mm -hmm, mm -hmm. Czy mieliście udział w tym, żeby dość dotkliwe, czy wręcz śmiertelne choroby stawały się raczej bardziej przewlekłe albo wyleczalne? I Albo wyleczalnie to jest idea, a jeżeli nie, to żeby było jak najmniej dyskomfortu mm -hmm. związanego z koniecznością leczenia się, zwłaszcza jeżeli ona musi trwać do końca naszych dni. Poza tym od dobrych, nie wiem, dziesięciu, pewnie więcej lat działasz a, w Akademii 10, Psycho tak. Akademii Psychologii przywództwa, byłeś też chyba studentem? Byłem. To tak jak ja, więc też tutaj mamy wspólne doświadczenie, Akademii Psychologii i Przywództwa, i mam wrażenie, że jesteś taką osobą, która też przez te lata ciągle czegoś też tak szuka, dbając o siebie, o swoją samoświadomość, o to, co się ze mną dzieje jako lider. Jak nie INSEAD, to jakiś inny kurs, gdzieś wyjazd. Ciągle coś się dzieje w tym obszarze. Dbasz o to. Dbam, ładnie powiedziałeś, dbam, tak, coś mnie no nosi, bo jakby pomimo tych lat, to jeszcze trudno mi powiedzieć, żebym wszystko zrozumiał. I mm -hmm. za każdym razem odkrywa się jakaś taka nowa ścieżka, i jak na nią wejdę, to okazuje się, że ona jest bardzo przydatna w rozumieniu świata. A jak to jakoś tak chcę zrozumieć, o co chodzi, chociażby po to, żeby później móc pomagać innym mm -hmm. też go trochę mm -hmm. zrozumieć. No to bierzemy dzisiaj temat, który jest ściśle z tym związany, bo popatrzymy przez pryzmat twoich doświadczeń, może trochę też moich, na takie słowa, za którymi stoją duże zjawiska. Mm. Złożoność mm. tego świata, skomplikowaność zjawisk, z których mamy mm -hmm. do czynienia. a One są próbowane, są w, wkładane w jakieś modele typu Wukabani i różne inne akronimy, które nas czekają. Mm. Mówi się o jakiejś wyjątkowości tych czasów. Więc ja myślę, że spróbujemy sobie może parę rzeczy odczarować podczas tej naszej rozmowy. Co będziemy umieli, bo przecież ciągle się uczymy. Tak, tak. To jest Wszystkiego nie wiemy. Na, na dziś. Z Ale jakoś tak parę może nam się coś na uda. Tak, odczarować, na ile my to na dzisiaj rozumiemy. I spróbujemy porozmawiać, to jak nam się wydaje, co to dla liderów może oznaczać. Mhm, tak. To na ten moment. Jest, na ten moment. No, to od czego byś zaczął? Wiesz, od czego ja zacznę, bo powiedziałeś WK, a ja zawsze mówię, że to jest ten świat, który jest taki niestabilny, niepewny, nieprzewidywalny. To ja zawsze mówię, że moja babcia urodzona w 1905, A. która szkolił, naszą znaczy szkołę podstawową kończyła w zaborze niemieckim, potem powstanie wielkopolskie, potem odzyskanie niepodległości, potem druga wojna światowa, e, przecież jeszcze pierwsza wojna Piesu, światowa, prawda? potem druga wojna światowa, komunizm i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, jej jakby ktoś powiedział o stabilności świata, to by no, miała jakiś pewnie swój punkt widzenia na to. Natomiast rzeczywiście. Bo to wuka, to mamy tam tą zmienność, niepewność, niejednoznaczność. No to jaka to nie, jaka to pewność, niezmienność i jednoznaczność, chociażby w przypadku twojej babci, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat przeżyła prawda? kilka różnych krajów, dwie, Dwa dwie globalne wojny. konflikty, żyła praktycznie w trzech krajach, tak? Bo tak. Właśnie. No i dlatego jakby to tak zaczynam od tego, żeby troszeczkę. Z żebyśmy patrzyli na ten, na ten świat wuka z perspektywy, że jakby to, to, to nie jest coś, co teraz się zrobiło, prawda? Natomiast to, co jest prawdą, to że tempo tych zmian w niektórych obszarach naszego życia przyspieszyło niewiarygodnie. Mm -hmm. I to rzeczywiście nawet zaskoczyłoby moją babcię, mm -hmm. bez dwóch zdań. Natomiast to, że świat ogólnie był niepewny, nieprzewidywalny, to my wiemy, bo to wynika z jego natury. To wynika z jego natury, i, i być może też, jak się przyjrzymy historii, to wydaje się, że to, to rzeczywiście się tak układa, że historycznie to on taki jest. Że raczej moja taka refleksja osobista jest, że ja jestem pokoleniem, które mm, dobrze pamięta lata 90., bo mm -hmm. ja wtedy mm, zaczynałem i przestawałem być nastolatkiem. I zaczynałem wchodzić w świat dorosły w tych latach 90., więc to, to dobrze pamiętam ten czas. I potem dobrze pamiętam czas ten taki swój zawodowy, biznesowy od początku od 2000 roku. I ja miałem takie dziwne wyobrażenie i przekonanie do, nie wiem, tam, do Covid'a prawie. Że to się jakoś tak raczej stabilizuje, że to no. jakieś te demokracje biorą Ta. górę coraz bardziej. Że jest są dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, ale to tylko jeden do tyłu w różnych Ta, zjawiskach. Jest ale wszystko, ząbki na krzywej rosnącej. Ale idzie do przodu. My jako cywilizacyjnie się rozwijamy. Żyłem w jakiejś uzie. Ja też w tej samej. Mhm. No bo tak było, prawda? Myśmy przez y, te parę dziesiąt lat mieli rzeczywiście raczej, raczej taki postęp w miarę stabilny postęp i nawet taki trochę przewidywalny, bo ten postęp technologiczny był. Ale, no, ale był przemnażany zawsze. Tam razy cztery ale, coś rośnie co rok, wiesz, razy dwa. W, w, w którym roku mojego życia pojawił się telefon komórkowy, mhm. nie? A, potem, a potem co się dalej zaczęło dziać, czym ten telefon komórkowy się zaczął dziać, no to to już jest zupełnie inna, inna inny czas, inny jakby przestrzeń czasowa. Znaczy więc, krótsza. więc tak można powiedzieć, że A, z perspektywy trochę pokolenia, które reprezentujemy, B, geografii, w której się znaleźliśmy, mm -hmm. mogliśmy mieć takie złudzenia, bo nie w każdej części świata ludzie to w to prawda? uwierzyli. To prawda, to prawda, tak, ale z naszej perspektywy tak. O, oczywiście. I teraz ja tylko, bo ty powiedziałeś o tej pokoleniowej, a ja powiedziałem, że natura świata. Mm -hmm. To ja tutaj podkreślę tą naturę świata, bo pewnie do tego będziemy wracać. Ja tak sobie zawsze myślę, że albo jesteśmy osadzeni w tej filozofii, przepraszam, teraz będzie filozofii. Newton Kartezjusz, mm -hmm. albo Einstein Heisenberg. Mm -hmm. Kartezjusz, racjonalność, mój umysł, myślę, prawda, więc jestem. Wszystko może być przewidziane. Newton. Precyzyjnie można określić pozycję danego ciała, jej prędkość i nawet przewidzieć, Zjawiska coś, są przewidywalne. co się stanie. Trajektorie tak? są jasne. Dokładnie. No i Einstein, wiadomo, względność. względność Heisenberg, nieprzewidywalność, Nagle no, odkrywamy fundamenty, mm -hmm. jak świat działa. I Ja trochę do tego nawiązywałem, nie? że jakby to na poziomie takim bardzo oczywiście mikro się dzieje, ale, ale jak widać, jest odzwierciedlone w makro. Mm -hmm. I nie uciekniemy mm -hmm. od tego. Taka mm -hmm. jest moja teza. Lepiej się do tego zacząć przyzwyczajać. Hmm. No to troszkę skrytykowaliśmy pojęcie tej wuki, że to możemy sobie tak nazywać, bo nam to może geograficzno, pokoleniowo pewne rzeczy tłumaczyć, w co, w co, do czego wracamy w pewnym hmm. sensie. I, i że to zja i te zjawiska, tak jak powiedziałeś, mają tendencję do pewnych przyspieszeń większych historycznie niż w przeszłości to się zdarzyło, chociażby z uwagi na technologię, tak. Na informację i przebieg, ale też na to, co my jesteśmy w stanie stworzyć technologicznie, co no, jakby zmienia warunki gry nagle bardzo szybko. Tak jest. Ja się z Tobą tu w pełni zgadzam. Wiesz, chodzi mi tylko o to, że, żebyśmy nie wykorzystywali tego włóka czy innych yy, skrótów jako jakieś yy, wytłumaczenie czy, yy, czy powód, dla którego nie można nic zrobić, bo jest WK i w ogóle my tu. Prawda? Tak. My tylko musimy dostosować myślenie do tego, że akurat w tej chwili znajdujemy się w przyspieszeniu tego cyklu WK. Mm -hmm. No i ty lubisz jeszcze rozprawiać się z pojęciami jak złożoność, skomplikowanie, kompleksowość A to nie jest to samo? To, to powiedz coś więcej. Ciebie uznaje za eksperta. A to dziękuję, bardzo mi miło. Tak, myślę, że to warto yy, jakby ułożyć sobie. Oczywiście te słowa w języku potocznym, czyli złożony, skomplikowany, funkcjonują troszeczkę jako synonimy. Natomiast dla tych, którzy zajmują się tymi obszarami, czyli obszarami właśnie nauki o złożoności, która jest stosunkowo nowa, to jest bardzo istotne rozróżnienie, ponieważ to, co jest skomplikowane, to jest zasadniczo poznawalne. Jeżeli coś jest skomplikowane, skomplikowany jest samolot, mhm. prawda? I, ale on jest poznawalny. Skom... W tym sensie, że można zrobić schemat, opis i właściwie co do części go. Dokładnie. Co więcej, można ten samolot, jeżeli ma się odpowiednią uwagę, ekspertyzę, ekspertyza jest bardzo ważna w przypadku skomplikowanych y, spraw. Z, jeżeli się ma ekspertyzę, to można ten samolot rozebrać na części i złożyć go z powrotem do tego samego stanu, a czasami nawet do lepszego, jak coś w nim było popsute, prawda? To jest skomplikowane ale my doskonale wiemy co się będzie działo, czyli związki przyczynowo-skutkowe w takich skomplikowanych systemach są zachowane i przewidywalne. Tak? Samolot będzie generalnie służył do przemieszczania się drogą powietrzną przede wszystkim. Mm -hmm. Okej, okay. my to wiemy, prawda? Tak. Natomiast trochę inaczej sprawa wygląda w złożoności, bo tutaj przede wszystkim, tak jak powiedziałem, w przypadku samolotu możemy go rozebrać. I złożyć. Tak, w przypadku czegoś, co jest złożone z natury, nie możemy tego zrobić. Najprostszym przykładem czegoś, co jest złożone, jest majonez. I majonez ilustruje kilka kwestii związanych bracie, no. ze złożonością. Tak, a no, majonez składa się z dwóch prostych rzeczy, czyli generalnie jajek jajko, i jakiegoś olej. oleju, oliwy, mm -hmm. prawda? I jakiś może przypraw. I teraz tak, jak spojrzymy na jajko, to widzimy, jak wygląda jajko. Jak spojrzymy na oliwę, wygląda, wiemy, jak wygląda oliwa. Po odpowiednim spreparowaniu tego mamy taką nową jakość, która jest majonezem. Nie przypomina ani produktu nie A, ani, przypomina przypomina ani produktu B. B. Mm -hmm. I co więcej, przy dzisiejszym poziomie technologii nie jesteśmy w stanie majonezu do poziomu jajka i oliwy z powrotem rozłożyć. Okej, okay. rozumiem. Czyli mamy rozumiem. coś, prawda, mm -hmm. co, co w przypadku połączenia jakichś dwóch składników daje nam zupełnie nową jakość. Mm -hmm. I prawdopodobnie ten, kto pierwszy połączył w taki sposób jajka i oliwę, bardzo się zdziwił, co uzyskał. Mhm. Myślę, że wiele kulinarnych i w ogóle dietetycznych rzeczy, które mamy, w ten sposób powstały. Że ktoś coś zrobił i nagle okazuje się, o, dostaliśmy jakąś nową jakość. To jest element złożoności, prawda? Że coś się stwarza, mhm. ale coś nad czym jakby nie mamy pełnej kontroli, mhm. bo majonez to jest prosty przykład. Dużo bardziej skomplikowanym przykładem, jeszcze bardziej złożonym, widzicie, sam się złapałem. I to jest na przykład las jako ekosystem. Tam zupełnie już się dużo dzieje i nie możemy lasu rozebrać na kawałki. Nie możemy też lasu zaprogramować. On będzie się sam rozwijał. My możemy zasadzić jakieś drzewa, ale wszystkich elementów lasu nie zaprogramujemy tak, żeby on wyrósł w takiej formule, w jakiej byśmy chcieli. To jest niezrabialne. Nie, nie Czy mówisz, bo ja się na tym nie znam, że. Trajektorii lotu um, lasu w perspektywie nie wiem, tysiąca lat, trudno jest, to jest trudno jest przewidzieć, co z tego, cośmy założyli, na przykład, jak to wyrośnie, jak to wyrośnie. za tysiące. Tak, tak, dokładnie. Bo my możemy, generalnie, jeżeli popatrzymy na lasy, które mamy, to one coś nam przypominają, prawda? mają jakieś dużo wspólnych cech, ale konkretny las... Bo pojawią się jakieś czynniki też przez nas nieprzewidziane w trakcie. Otóż to i ty, tymi czynnikami, które są nieprzewidziane w trakcie, i tutaj już liderzy powinni zacząć słuchać, jest to, że to, jak wygląda ten las ostatecznie, jest efektem interakcji tych elementów składowych, które się na ten las składają. Czyli tam, gdzie mamy systemy złożone, z wielu różnych elementów, to wtedy zaczyna się pojawiać złożoność, zwłaszcza gdy elementy są nieprzewidywalne, kiedy się pojawią, czy zakłócą, z czym zinterferują. Poczekaj, nawet jeżeli elementy są przewidywalne, no bo mamy, nie wiem, tak. drzewa, grzyby, Grzeki, tak. grzy, różne rzeczy, to ich interakcje są czasami nieprzewidywalne i mogą dawać efekty, których jakby nie możemy wykoncypować z samej natury tych elementów. Tak jak ktoś popatrzył na jajko i na na jajko i na olej, trudno było wykoncypować by że że... z tego majonez. Tak. On Prze... wyszedł. Mm -hmm. I teraz uwaga, w systemach złożonych retrospektywnie jesteśmy w stanie odnaleźć y, tą drogę przyczynowo-skutkową. Retrospektywnie, bo zrobiliśmy majonez i mówię: A, okej, okay, to wiemy, że, że tak się robi majonez. Nie? Ale teraz jeszcze jeden element tych systemów złożonych. Robiłeś kiedyś majonez? No, robiłem. Parę Zawsze razy. ci wychodzi? Wiesz, kojarzę z 5-6 razy, to mi wyszedł. A to znaczy, że więcej razy nie wyszedł? Nie, tak ja raczej nie pamiętam, żebym więcej razy robił. Czyli kiedy robiłem, to mi wyszedł. To jakiś wyszedł, okej. Okay. To może po prostu jesteś dobry w majonezie. A może mam małe wymagania i nisko powieszoną poprzeczkę co do jakości? Kto wie, ale mm -hmm. jakby w tych, tego typu rzeczach, typu majonez czy inne kulinaria, czasami nam nie wychodzi, pomimo tego, że robimy wszystko zgodnie z przepisem. Okay. Bo to jest kolejna cecha tych systemów złożonych, że czasami bardzo mała zmiana powoduje bardzo odległe i nieproporcjonalnie duże konsekwencje. Bo znów, to, co się dzieje w tym systemie, jest efektem interakcji tych lokalnych elementów tego systemu, które w jakiś sposób ze sobą współgrają. Tworząc te nowe, emergentne jakości. Mm -hmm. I stąd pewnie każdy słyszał o efekcie motyla. Mm -hmm. Czyli że ten motyl, który w dżungli amazońskiej zmieni minimalnie swoimi skrzydłami ciśnienie powietrza, wywoła tornado nad Stanami Zjednoczonymi. Mm -hmm. Wiesz, mnie to skłania, nie chcę przeskoczyć czegoś, brońcie, panie Boże, ale taka mnie, mnie to skłania do jakichś takich refleksji z perspektywy tego. Ucha już liderskiego, uh -huh. o którym wspomniałeś. No bo tak, wprowadzam coś do zespołu, wprowadzam coś do organizacji, na przykład, mam jakiś pomysł, żeby, nie wiem, jakiś zespół powołać albo kogoś nawet dołączamy do zespołu, uh -huh. jakąś specyfice i myślimy, że ten ktoś z takim doświadczeniem to coś zrobi. No i to są jakieś założenia, uh -huh. ale to jest doświadczenie złożoności, bo człowiek, zespół w systemie organizacji, w kulturze. To jest właśnie to, o czym ty mówisz. Mamy jajko i oliwę i nie możemy przewidzieć, że to będzie majonez. Prawda? Bo to nie wiadomo, co z tego... Albo czy winiary, czy babuni, nie? Tak, więc my coś sobie tam zakładamy, bo słyszeliśmy, że w innej firmie to tak wyszło im na przykład, ale o, o, o. to było w innej kulturze, o, o, przy innych założeniach, to nie byli przecież ci sami ludzie. Mówisz o, bo, bo o tym mowa, tak? Bo o tym mowa, bo my jakby w tym przykładzie, o którym ty mówisz, my tylko bierzemy tak, zespół i człowiek. Mhm. Ignorujemy całą, całą resztę tego kontekstu. To tak, jakbyśmy tylko wzięli sosny i dęby, a całe poszycie leśne, runo, grzyby, wszystko wyeliminowali. To tak jest. I y bo, dobra, to zasadzę tutaj, bo oni zasadzili dąb i poszło, to ja tu też, też zasadzę dąb dom i pójdzie. I, też pójdzie. Ja ten przykład... I potem zdziwienie, że poszło, ale co innego. No właśnie, tak, przepraszam, że tak wchodzę ci w słowo, bo tak króciutko jeden, króciutki, króciutki który do mnie mocno przemówił przykład, chcę przytoczyć. Jak analizowałem Google'a, spędziłem tam trochę dni w środku i skrócę długą historię, ale oni mówią tak, u nas są tylko dwie rzeczy święte. Rekrutacja i bezpieczeństwo głównie danych. Mhm. Rekrutacja to znaczy, że tak rekrutujemy, że tam mamy pięć poziomów, każdy nadpisuje yy, i nadpisane przekazuje następnemu. Ten następny weryfikuje pewne rzeczy. I ja, ja się zorientowałem, że oni w tej rekrutacji sprawdzają kilka rzeczy, między innymi prawdomówność. Mhm. Czy jak ktoś sobie wpisał, że tam tak. miał olimpiadę w trzeciej klasie liceum, to im tam dzwonią do tego mhm. liceum, mimo że 25 lat minęło, i pytają, jak tam tam było. Ale czasami okazuje, się, że ktoś ściemniał. Na wyrost, prawda? Coś na wyrost, coś dopisał, coś wzmocnił, więc oni te historie, jak się zorientowałem, mega weryfikują. I mówią tak, i mamy tylko te dwie rzeczy, bo reszta to chaos. No i tak, pomyślałem sobie o wielu firmach, które biorą tego Google'a jako swój taki przykład i mówią sobie: Najważniejsze to rekrutacja, albo właśnie, że mamy stworzyć ludziom, o, od innej strony, nawet, że Dajemy ludziom, że tam mogą mieć siłownię, że mogą działać jak chcą, taką wolność, autonomię. Na tej siłowni? W ogóle w, w, w Google'u, że a, mają. A, Google. Aha, Ta autonomia, Google, okay. mogą działać, realizować cele różne, y, sami tam nie kontrolują czasu i tak dalej. Mówią sobie, no to my też tak zróbmy w naszej firmie. Ale pomijają dwa czynniki, które zbudowały tę kulturę okay. organizacyjną, czyli rekrutacja mm -hmm. i to bezpieczeństwo, w tak. którym na przykład no, my takich mamy ludzi, którzy przeszli przez takie sito, Mm -hmm. Że jest małe prawdopodobieństwo, że on na przykład nadużyje pewne rzeczy, bo te etyczne parametry tak, ma już w sensie. z natury zweryfikowane. zweryfikowane. A nawet jeszcze mówią tak, jak go już nawet zatrudnimy po tym pięciostopniowym, pięciu spotkaniach, gdzie on w ogóle tam musi z kimś ze Stanów pogadać jeszcze na koniec, bez względu na to, z jakiej geografii jest, to na początek, przez pierwszy rok dajemy mu new Google. Mm -hmm. new, Google. new Google jesteś. To znaczy, że ci się przeglądamy, mm -hmm. że nie dajemy ci takiego. Jego zaufania w 100%, bo jeszcze nie wiemy, ktoś ty. Uh -huh. Jeszcze to sprawdzamy. I słyszałem o kejsach, że na przykład ktoś wyleciał, bo się wypowiadał dość jednoznacznie w tematach, w których system powiedział, on nie otworzył tych załączników. Uh -huh. I za to wyleciał. Że się wypowiadał, jakby czytał, a nie czytał. A nie czytał. I no, nie wykryliśmy tego przy rekrutacji, ale w Google wyszło. W związku z tym, tak budujemy tu kulturę, i tak pozostałe elementy stwarzamy rozwiązania. Bo to jest budowane na tym fundamencie. To teraz, mhm. gdyby ktoś zaczął, a wielu próbuje, skopiować jakieś elementy, prawda? To trochę To, o tym to mowa. nie wyjdzie. Tak, no bo to jest tak jak znowu skomplikowane. Weźmy samochód, zmienimy mhm. mu ten chip regulujący pracę silnika i nagle samochód ma więcej koni. To prawda? I, no to z, prawda, no. i z, z dużą przewidywalnością, jakaś tam tolerancja jest różnic, prawda? Ale z dużą przewidywalnością weźmiemy, nie wiem, dowolnego. Volkswagena czy Fiata, wkładamy ten sam element i mamy dużo lepszy samochód. I to, i to samo myślenie aplikujemy do organizacji, biznes. że jeżeli weźmiemy jakiś element i zmienimy jakiś element, to będziemy mieli no bo przecież skoro w tym Fiacie zadziałało, no to w tym też powinno. Tylko to tak nie jest. No właśnie, i tym samym to jakby taka pierwsza konkluzja, za którą Ci dziękuję, to że, że to sobie nazywam mocniej, to że organizacja z natury jest systemem złożonym. Organizacja z natury jest złożona. Czy jest systemem, to ja myślę, że nie wchodźmy w to, ale puryści będą dyskutowali, że ona nie jest do końca takim systemem, ale na pewno jest systemem społecznym. I to jest bardzo Ten ważne. Społecznym i jest mega złożona. Jest mega złożona, jest społeczna, ale yy, jeżeli mogę tylko jedną rzecz, no. co różni organizację od lasu? Las już powiedzieliśmy, że jest złożony tak. i nie możemy go przewidzieć, tak. ale drzewa nie mają wolnej woli. To jest taka drobna różnica. Ludzie mają. No to jeszcze bardziej czyni to złożone. O, otóż to. I dlatego jakby ten las i organizacja nie do końca są kompatybilne, mm -hmm. bo las rzeczywiście jest systemem. On jako taki system adaptacyjny się rozwija, ewoluuje sobie. Organizacja, ponieważ tam są ludzie, którzy mają wolną wolę, decyzje, mają swoje własne filtry, przez które postrzegają świat i tak dalej, nie jest do końca systemem, jak to rozumie nauka o złożoności. Możemy powiedzieć, że ona jest jak system, bo to jest bardzo wygodna taka metafora, ale że tak powiem dla precyzji wypowiedzi, nie jest systemem jako tak. No to może zróbmy taką pierwszą fazę, co to oznacza dla liderów. Pierwszą fazę wyciągania wniosków. Mam wrażenie, że i tak się jeszcze tam dotknęliśmy uh -huh. kilku wątków, pewnie jeszcze jakieś zaraz dotkniemy inne, które tę rolę lidera mogą jakoś jeszcze ubogacić, ale w ogóle co to znaczy w takim rozumieniu teraz, to, 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 to od czego jest ten lider? No Już wiemy, że on nie jest od tego, żeby ślepo wprowadzić jeden element z założeniem, że to przyniesie oczywiście rezultat y, y, A. I że to jest bardzo przewidywalne i ta trajektoria jest jak z włożeniem chipu do samochodu. To mhm. wiemy już, mhm. że ta rola lidera tu powinna być jakoś inna. Jakie masz pierwsze skojarzenia? Żadnych. No to ciekawe. Mhm. Ale to zaraz dojdziemy do czegoś. No. Bo pierwsze skojarzenie, które miałem, jak mówiłeś o tym, co mówiłeś, to przyszła mi do głowy historia, o której mówiłeś. O, o tej praktyczny, praktycznym przykładzie, czego ja? lider hmm. nie może robić. Aha. Na przykład nie może, znaczy musi uważać. No. musi uważać, bo ten świat się bardzo szybko zmienia. I teraz, jeżeli byśmy przyjęli takie bardzo klasyczne podejście do tego, co się dzieje w organizacjach, to co najpierw się dzieje? Najpierw się dzieje jakieś badanie rynku, prognozowanie. Organizacje lubią, nie? Prognozę. Pięcioletnia prognoza, dziesięcioletnia prognoza. Zakładamy, co się będzie. Co się będzie działo. Mówisz o takim strategicznym zarządzaniu. Klasycz, klasyka organizacji. Tak? Budujemy Klasy, klasyka strategię. Organizacja. Strategia, planowanie, przewidywanie. Ona musi, musi oprzeć o przewidywanie. Tak, Musimy jakieś założenia poruszyć. Takiś Excel musi tam być. Potem jest jakiś plan, potem jest jakieś budżetowanie. Tak. I to. No i później wdrażamy ten plan i w założeniu osiągamy sukces. Tak sobie myślimy, nie? Mhm. I czasami go osiągamy, czasami nie. Tylko, gdybyśmy się dobrze przyjrzeli, dlaczego go osiągamy, no to, to trzeba by tak rękę na serce położyć i rzeczywiście zweryfikować, czy wszystkie założenia się spełniły, czy plany się spełniły, prawda? Bo ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że z reguły udawało mi się plany realizować, a nawet je przekraczać. Ale to dlatego, że je dobrze przewidziałaś? Ale właśnie, czy dlatego, że ja je dobrze przewidziałem? No, to już bym z tą ręką na sercu, to, to już bym nie chciał z Google'a wylecieć. Czyli nie? co było przyczyną? Co było przyczyną tego, że myśmy osiągali sukces? No. Albo generalnie, właśnie. Robiliśmy to, co należy. Bo jeżeli. I teraz uprośćmy, prawda, że jestem takim liderem bardzo klasycznym, który przewi przewidział, dokonał tego prognozowania, plan i wdraża go, prawda? I teraz nie idzie ten plan, coś. To co taki klasyczny lider robi? No zaczynam chodzić, weryfikować, monitorować dlaczego, kontrolować, no i egzekwować, żeby ludzie szli tą drogą, którą sobie zaplanowaliśmy, jeśli prawda? z niej zboczyli. Patrzę na ten plan, biorę lupę, patrzę dokładnie na ten plan, na to, co nie jest realizowane zgodnie z planem, prawda? No. A tymczasem, patrząc na ten plan, koncentrując się na nim, zupełnie pomijam to, co się dzieje obok. I tutaj przyszedł mi do głowy to, o czym ty mówiłeś. O tych zmianach technologicznych. Tak, to co rozmawialiśmy wcześniej. Bo... Tak, że inwestując w jedną technologię, nagle okazuje się, że obok, ale to ty opowiedz, bo. Tak, tak. No, dzieliłem się takim tutaj doświadczeniem, że. Ale ono dobrze ilustruje. Tak, że w ciągu ostatnich paru lat ym, staliśmy przed kilkoma dylematami, w co zainwestować, w jaki rozwój technologii nowoczesnej w edukacji. I na przykład był taki pomysł kilka lat temu, żeby zainwestować. W wideo 360 w wirtualnej rzeczywistości, bo już się zaczęły pojawiać dobre kamery, czyli jakby technologicznie zaczynały się pojawiać narzędzia, które stworzyły złudzenie trajektorii, która, no, że ten rynek będzie rósł, jeśli zaczniemy tworzyć rozwiązania oparte o wideo 360. I myśmy mieli na, na tym poziomie dużo różnych dyskusji, i te dyskusje nas jakoś uratowały, żeśmy zainwestowali na zasadzie to chyba nie będzie nigdy nasza przewaga konkurencyjna. Jakoś trzeba w tym zaistnieć, żeby tego doświadczyć, żeby to umieć zrobić porządnie. Ale każdy miał poczucie, jak rozmawialiśmy w gronie pięciu osób, czy tam czterech, najbliższych tego tematu, mhm. że nikt nie ma takiego przeczucia, że to jest coś, co nas zaprowadzi do sukcesu biznesowego. Tylko, że każdy czuł... Tak, jakoś, coś, tak, coś w tym rozwiązaniu jest kwadratowego, coś tam nie do końca działa. Na ile ta edukacja sk sklejonych kawałków wideo 360 w drzewkach przewidzianych, takich w scenkach, które zakładamy i przeżywamy jakieś sytuacje po swoich decyzjach, i że one nas będą uczyć, o to uczy, to rozwija, ale to nie jest tak bliskie rzeczywistości, mhm. jakbyśmy chcieli. I to nas skłaniało do tego, żeby inwestować minimum. No i teraz oczywiście sobie możemy pogratulować, że nam się jakoś tam udało, bo technologia, która teraz powstała w ciągu ostatnich kilku miesięcy pokazuje, że my mówimy, Boże, całe szczęście, żeśmy w to nie zainwestowali bardziej, bo połączenie AI z VR daje możliwość, żeby w ogóle nie, nie predefiniować jakichś tam nagrań wideo 360, tylko... I po prostu w czasie rzeczywistym prowadzić z awatarem rozmowę edukacyjną, która jest mega zaawansowana, a jak mu tydzień temu dodali jeszcze emocje w głosie, mm -hmm. to on zaczął być empatyczny i reaguje na twoje, na twoje emocje odpowiednio. Więc zaczyna być to przerażające, ale on momentami, jako twój mm -hmm. asystent rozwojowy, to prawdę mówiąc, jest lepszy od trenera niejednego. Wnikliwością, tym, że nie, nie, nie straci, jest bardzo obiektywny, wychwyci ci każdą rzecz, w feedbacku i zrobi wątku. dobre podsumowanie, nie straci wątku, da ci dobre podsumowanie, wychwytuje wszystko, jest bezwzględny w tym. Mhm. Ale zobacz. Yy, Wracając. Jesteście stosunkowo, tak. małym zespołem, stosunkowo małym zespołem. Stosunkowo małym zespołem, prawda? I jakby yy, zakładam, że ta grupa ludzi, która dyskutowała, miała również siłę decyzyjną. To byli sami decydenci. To byli sami decydenci, prawda? I jednocześnie większość zespołu, która pracowała. Mhm. Teraz tak, jeżeli mamy znowu klasyczne, to ja upraszczam, nie, nie chcę nikogo, że tak powiem, urażać, ale no, klasyczną taką, taki model organizacji, prawda? Gdzie wdrażamy jakąś y, strategię. Na przykład ta strategia jest Go for 360, wideo 360. To nawet ładnie brzmi tak taki no? korporacyjny. Przyjąłby się. I teraz w, w tradycyjnym modelu korporacji. Ktoś to kupił, sprzedał to swojemu szefowi, ten jeszcze swojemu szefowi, na tym wiszą plany, na tym wiszą bonusy, na tym ktoś, że tak powiem, położył głowę, bo inny szef miał inny projekt, a przekonałem, żeby iść w to. Gdzie tu elastyczność. I, no, no, nie? I teraz i brniemy. I, I jeżeli brniemy, bo wyście zrobili, coś było nie tak, popatrzyliście wyszliście z tego w odpowiednim My momencie. Dalej tak? to mamy, ale to jest na tyle, na ile jest potrzebne. Nie, wiemy, nie inwestujemy Natomiast w to Natomiast nie macie tej inercji, nie? nie macie tej bezwładności, która by powodowała, że ten projekt czasami jest bardzo trudno zatrzymać. I takie projekty w organizacjach, no, wiemy, że istnieją. Nie? W jednych mhm. to mhm. działa szybciej, w jednych, w jednych mniej. Natomiast bo jakby chodzi o to, co dla lidera, tak? Twoje pytanie. Co dla lidera? To oznacza. Co oznacza mm -hmm. dla lidera to, co mówiliśmy właśnie o tej złożoności, o, o lesie, o majonezie? Właśnie oznacza to, że trzeba zmienić myślenie, zaakceptować fakt, że Newton i Kartezjusz cały czas oni są... Yy, to, to, co mówili, jest prawdziwe. Mm -hmm. Tylko nie w każdej sytuacji. Mm. Nie? Jeżeli mamy zmianę procesu produkcyjnego, tak jak na taśmie Forda, gdzie było można zmierzyć, gdzie było można zoptymalizować, używajmy Newtona i Kartezjusza. Ale jeżeli mówimy o systemie złożonym z ludzi, nazwijmy tę organizację systemem, złożonych z ludzi, no to przewidywalność i kontrola jest w dużej części złudzeniem. I to jest trudne do zaakceptowania dla liderów. W ogóle dla nas w ogóle jako dla ludzi jest. Trudne do zaakceptowania, bo jakbyśmy się zapytali naszych słuchaczy, kto nie lubi mieć w ogóle kontroli nad sytuacją, to pewnie bardzo mało rąk było w górze, a jakbyśmy się zapytali, kto ma potrzebę kontroli sytuacji w skali od 1 do 5, to niektórzy by pokazali od razu dziesiątkę, jak sądzę. Mhm. Bo to jest w naszej naturze. Dlatego to jest takie trudne, że my czujemy się komfortowo, mając tą zdolność przewidywania. Mm -hmm. I później, wprowadzając na przykład zmiany w organizacji, przecież modeli zmiany jest mnóstwo. Mm -hmm. Jeden mówi, że trzeba rozmrozić, zmienić, zamrozić. Szajna model, chyba, tak? Tak, na przykład. Ale przecież, kto to mówił? Nie, nie, to fajna. był ten. Y... Przypomnijmy sobie. Przypomnijmy sobie. Lewin. Lewin, kurczę. Lewin. Zgadza się. No i teraz jestem Nokia, i wchodzi iPhone. My wiemy, co się stało z Nokią tak. po wejściu iPhone'a. Czyli jestem Nokią, wchodzi iPhone, to ja nie, ja, nie mam czasu, ja nie mam czasu, żeby cokolwiek rozmrażać, bo w momencie, kiedy wchodzi iPhone, to ja staję się już taką kałużą, rozmrożoną w, w, w tempie błyskawicznym, która musi się jakoś pozbierać do kupy. Prawda? Czy znaczy ma... ja już mam przerąbane? No już masz przerąbane, bo już się roztopiłeś mm -hmm. nagle, tak? Nie ma. Mm -hmm. Wszystko, ktoś mm -hmm. usunął ci dywanik mm -hmm. pod nóg, tak? Byłeś mm -hmm. liderem telefonii komórkowej tak. przez ostatnie lata, nagle się budzisz i mówisz o, o, świat się zupełnie zmienił. Mm -hmm. I nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Zwłaszcza jeżeli masz takie cały czas tendencje do myślenia Newtonem, Kartezjuszem. Prowadzam zmianę Są przyczyny, a właśnie. Są przyczyny, są b. skutki. Tak, mm -hmm. czyli jeżeli zrobię to, to, to. I dlatego też oporuj, oporują badacze przed nazywaniem organizacji systemem, okay. bo to stwarza też wrażenie, że tak jak w przypadku tego samolotu, ktoś może spojrzeć z zewnątrz, jakiś ekspert wprowadzić zmiany, nie? tak jak kiedyś na przykład tak. gaźnik regulował w samochodzie i lepiej chodził. Ktoś z zewnątrz może to zrobić i ten system potem w magiczny sposób będzie działał lepiej. Jeżeli patrzymy na organizację z punktu widzenia złożoności, to my sami, ktokolwiek działa, jest członkiem tego systemu. Mhm. I zmienia go samą swoją obecnością. Mhm. Znów fizyka kwantowa, sam fakt pomiaru. zmienia wynik. Właśnie, prawda? I mamy tutaj dokładnie to samo, czyli, czyli kolejny mit, że my jako lider możemy mieć wszystko pod kontrolą, możemy na tą organizację spojrzeć, zmienić coś pójść dalej jest iluzją. No, ale to wpadniemy w drugą stronę, w jakąś paranoję, że to nic jest nie, niekontrolowalne, nic się nie da zrobić, nie? Jeśli tak do tego spojrzymy, to ja, jaką tu zmianę w ogóle wprowadzać? No właśnie, na, na całe szczęście aż tak źle nie jest, no. tylko jeżeli zmienimy myślenie i zaczniemy patrzeć na to, ja tak powiem kolokwialnie, rozsądnie, nie? czyli są rzeczy, które mamy pod kontrolą, ale są rzeczy, które nie mamy pod kontrolą. Najmniej mamy pod kontrolą, niestety, ludzi. Mm -hmm. No bo cokolwiek, wiesz, mówiłeś o Google, który bardzo dużą kontrolę, uwagę tak. przywiązuje do procesu rekrutacji, prawda? Co najprawdopodobniej powoduje, że ich pracownicy. Gdzieś są bardziej spójni niż w innych firmach, które aż takiej wagi nie przywiązują. Mm -hmm. Co nie znaczy, że Google pewnie nie ma swoich problemów, jakbyśmy ma. się przyjrzeli, to ma. Natomiast firmy, które mają yy, nie mają tak rygorystycznego procesu, mają ludzi z różnymi punktami widzenia, z różnymi osobistymi celami. I teraz my chcemy wprowadzić jakąś zmianę. Komunikujemy ją tak, jak my ją rozumiemy jako lider, i myślimy, że to natychmiast zostanie. Zrozumiane w sposób, w który my zakładamy przez ludzi. No a tak się nie dzieje, bo każdy z nas, no, głuchy telefon każdy grał, więc wiemy, co się dzieje po którymś tam y, pasażu tej informacji. Więc ludzie zaczną to interpretować na własny sposób. Ludzie zaczną. Im większa organizacja, tym mniej wiemy, co się tam dzieje. Wprowadzamy jedną zmianę, tymczasem, gdzie ludzie jeszcze. Właśnie się dopiero przekonali do tej zmiany, którą ktoś wprowadził trzy lata temu, i oni właśnie dopiero teraz zaczynają z nią działać, a my już prowadzimy następną, i oni są w totalnej konfuzji. Zrobią coś. Ale czy zrobią dokładnie to, co my chcemy, to już jest nie takie pewne. Takie mam przekonanie teraz, że przekleństwem są założenia, które mamy w głowie. Założenia, które sobie zbudowaliśmy w wyniku jakichś przeszłych doświadczeń, przekonanie, jak coś powinno zadziałać. Mamy jakieś założenia. Dlatego coś robimy i się dziwimy, albo próbujemy dogiąć do tego, cośmy sobie założyli. Tymczasem ta rola lidera, tak jak cię słucham, to bym tobie nazwał ją tak. Wprowadzaj te zmiany. Mhm. Wciągaj ludzi jako członków mhm. tego tej złożoności mhm. Bo będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że w dialogu i we współpracy ukujecie coś, co będziecie rozumieć w miarę podobnie, nie ufaj, że to wyjdzie, bądź ty blisko tego, co się tam będzie działo. I ci ludzie, którzy to tworzyli, też niech tam będą blisko tego, bo będzie sporo pivotów w trakcie, tak. na które trzeba założyć, że będziecie reagować. I co więcej, być może wylądujecie w zupełnie innym miejscu niż się sobie założyli, i na koniec dnia może nawet będziecie z tego zadowoleni. Dokładnie. Albo wylądujemy w tym, w którym chcieliśmy, tylko zupełnie inną drogą. Zupełnie inną drogą. Nie, dlatego Ale jakby... też, żeby nawet tego punktu B, do którego zmierzamy, nie trzymać się jak pijany płotu, bo zwłaszcza jeśli działamy na przykład w tych nowych technologiach, to. gdzie one galopują. Otóż I coś to. sobie założymy, że B, a za chwilę to jest to totalnie nieaktualne. Tak, znaczy, żebyśmy znowu jakby nie stworzyli wrażenia, że, że tak jak powiedziałeś, że to już teraz... Nie, nie, my planujmy, oczywiście planujmy, przewidujmy, to wszystko róbmy. Tylko teraz nie trzymajmy się kurczowo tego, to jest A... I miejmy świadomość, że najprawdopodobniej to nie zadziała tak, jak chcemy. I mówię, każdy, kto zarządzał czymkolwiek, położy rękę na sercu, to wie, że chociaż osiągał wyniki, to niekoniecznie z tego powodu, dla których założył, że one zostaną osiągnięte. Tak sobie myślę. I teraz, czyli, czyli tak jak powiedziałeś, w przypadku lasu mówiliśmy, że las, czyli ta, ten olbrzymi twór, jest efektem Lokalnych interakcji tego wszystkiego, co się składa na las, w tym tych małych różnych rzeczy, prawda? I to one interagują. Tak samo ludzie w organizacji. Więc jeżeli my chcemy zwiększyć szansę poznania tego, co się będzie działo w organizacji, to musimy w ogóle zrozumieć, co się dzieje w organizacji. Jakie, jak, jak, w jaki sposób ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, o czym rozmawiają, co mają w głowach. Bo inaczej to ryzykujemy, że nasz wspaniale przygotowany z reguły z udziałem zewnętrznych konsultantów, konsultantów plan no nie wypali. Natomiast, tak jak powiedziałeś, od dołu, zbierając informacje, patrząc co się dzieje, trzymając rękę na pulsie i patrząc co, co wychodzi. Bo w złożoności generalnie strategia postępowania jest taka, że należy... Eksperymentować, eksplorować, pilotować i to, co nam wychodzi, mm -hmm. to, co idzie w kierunku, w który sobie założyliśmy, wzmacniać, to, co nie, Hamować. Albo się okaże, że to, co sobie nie przewidzieliśmy, może być w ogóle dla nas Albo ciekawszą ścieżką. Dokładnie. I patrzeć, co się pojawia. Emergencja. No to Ale otwarta zobacz, głowa. Bo, bo, bo no. tak sobie myślę, że jakbyśmy zupełnie odwrócili, bo zmiana organizacyjna, nie? Z reguły ktoś chce zrobić zmianę, to ja mam jako lider wizję tej zmiany, biorę konsultantów, y przygotowujemy zmianę, pracujemy nad nią, potem robimy tak zwany... Jakiś kick-off i komunikacja. kick i y roll, -out. roll -out, A po polsku y kaskadowanie tej mm. zmiany, nie? A co by było, gdybym ja odwrócił sytuację w duchu Complexity i powiedział tak, mam tą wizję, chcę osiągnąć to. Zobaczmy w organizacji, kto robi rzeczy, które już prowadzą mnie w tym kierunku. Mhm. I teraz tego będę chciał więcej. Będę tak zarządzał w tym wszystkim, stwarzając warunki, bo to jako lider mogę robić w systemie złożonym. Stwarzać mhm. warunki, prawda? Ja nie mogę zrobić kontroli, bo to nie taśma produkcyjna, ale mogę stwarzać warunki właśnie poprzez ułatwianie pewnych rzeczy, hamowanie innych rzeczy. Więc mogę zrobić to zupełnie, zobacz, oddolnie. I jeżeli zrobię oddolnie, jeżeli to będzie właśnie w ten sposób, to też mam dużo mniejszy efekt tak zwanego oporu przed zmianą, być może. Mhm. No bo jeżeli ja ludziom coś z reguły. Tak sobie wytłumaczone, czego oni nie do końca rozumieją, z czym nie do końca się identyfikują. A zwłaszcza jeżeli już robią dobre rzeczy, a ja im każę zmieniać. Po co? Po co? Oni już idą w dobrym kierunku, tam gdzie ja chcę. A ja im teraz każę moją organizacyjną zmianą robić co innego. Co powoduje? Frustrację, jak sądzę. W ogóle, tak jak to mówisz, to mam taką refleksję, jeśli mogę wejść w słowo. Aż, proszę. Mm, taką mam refleksję. Przypomniała mi się historia w naszym zespole, jak. Y Pracując ze złożonością, nie tak, nie tak to nazywaliśmy, w sensie nie byliśmy tego świadomi, wprowadziliśmy sobie tak zwane spotkania sonarowe. Mm. Spotkania sonarowe polegały na tym, że zaczęliśmy od takich rundek raz w tygodniu przez 45 minut, że tam 10 osób, które mm -hmm. się spotykało, taki element naszego zespołu, który jest takim, powiedzmy, bardziej biurowym zespołem. Każdy mówił, co widzi, dlatego sonarowe. Co widzę na sonarze. I ludzie zaczynali sobie opowiadać, co widzą. Piękne. Po to, żeby tak troszeczkę zmniejszyć złożoność Piękne. i żeby zobaczyć, mm -hmm. jak my rozumiemy ten świat, którego kawałka go widzimy. Trochę tak mm -hmm. jakby ślepcy, którzy. Tak. słonia dotykają, każdy opowiada, jaki kawałek widzi. nie? Mm -hmm. O tego się zaczęło. Potem to był pierwszy tam. Półrocze. Potem w drugim półroczu zaczęliśmy wprowadzać trochę to, musimy mieć wspólne pewne wizualizacje, żeby to, co opisujemy, lepiej rozumieć. Mm -hmm. I zaczęliśmy wprowadzać też wskaźniki, wykresy. My mieliśmy tam Mondeja, Pipe Driver, różne systemy, które chcemy wykorzystywać, żeby patrzeć razem na dane. No to pojawiły się tam pierwsze pięć wskaźników, drugie pięć wskaźników. Intencja była trochę lepiej rozumieć złożoność. Ja po twarzach tych ludzi, ja ze momencie się zorientowałem, że tak oglądamy sobie te wyniki, już trochę mniej gadamy, więcej oglądamy te wyniki. I czy to nam jakoś upraszcza no. rzeczywistość? Nie. Staje się złożone że jest skomplikowane. Prawda? I więc dla mnie, jako dla lidera, to był sygnał, i dla mojego wspólnika, coś, coś, chyba jakieś, coś tu prze, do jakiegoś nowego etapu docieramy. Mm -hmm. I teraz naszym zadaniem nie było coś teraz narzucić zmianę w tym, tylko nazwać rzeczywistość i stworzyć środowisko i przestrzeń do tego, żebyśmy dokonali korekty iteracyjnej w tym naszym podejściu. Bo ono nie jest głupie, tylko gdzieś się doszliśmy do jakiegoś etapu tak, naturalnego. Tak, no jakaś ścieżka tego fraktala. Tak jest. Okazuje no się, że się, że przekraczamy jakąś ścianę tak. niepotrzebną. nie? Mhm. I myślimy sobie, jakie tu pytanie dobre zadać? Pytanie ustaliliśmy było takie co jest najważniejszym wskaźnikiem dla naszego biznesu. Mhm. I rzuciliśmy to na zespół, żebyśmy się na tym zastanawiali. No nie było to łatwe, bo każdy dalej z perspektywy trochę swojego kawałka słonia o tym opowiadał, mhm. co jest według niego ważne. No więc to daliśmy sobie czas, żeby to jakoś się tak przenikało, przenikało. No i wyszło w pewnym momencie, że jak zaczęliśmy się zastanawiać, ale do jakich decyzji nam to jest potrzebne, co jest najważniejsze, to najważniejsze z jakiej perspektywy, że gdybyśmy to chcieli, no nie wiem, podwyżki dać ludziom, mhm. to co jest ważne? Gdybyśmy chcieli wiedzieć, czy możemy w coś zainwestować. To, co, to, jaki parametr nam będzie odpowiadał na to pytanie? Żebyśmy wiedzieli, czy w ogóle dobrze coś robimy, czy mamy tu trajektorię w miarę dobrą, czy niedobrą. No i doszliśmy do tego na przykład, w naszym przypadku, że średnia stawka dnia. Mhm. Mamy, I to nam działało. I to, to działało. Wam odpowiadało na pytanie. Tak, I to zaczęło odpowiadać na wiele mhm. pytań. Jest szereg innych parametrów, wskaźników, ilość tych dni, nps No, tam jest kilkanaście wspierających, ale. No, ten jeden, który zaczyna powodować, że zaczynamy tą złożoność traktować jako mniej złożoną. Ma największą dźwignię taką. Takie tak. przełożenie. Mhm. Tak. I to, co powiedziałeś, mnie tak zainspirowało, żeby sobie to uświadomić. I Ale to bardzo dobry przykład dałeś. Mhm. Bo jeszcze sonar ma ciekawą tutaj konotację. Bo Metaforyczny metaforyczną, jest taki, no. tak. Bo sonar, co robi? Sonar wychwytuje z reguły dosyć ciche, słabe dźwięki. dźwięki. Z otoczenia. A, z otoczenia. A jednym z ważnych elementów, odnajdywania się w złożonej rzeczywistości, jest wyłapywanie tak zwanych słabych sygnałów. Bo powiedzieliśmy wcześniej, że czasami mała zmiana może mieć bardzo duże konsekwencje. To chyba nawet się nazywa takie fringe information. I nawet powstały takie fringe information system, to znaczy, żeby osoby, które są brzegowe, a, nie czuły się wykluczone, a to, jeśli widzą wizuetycznie... To jest jeszcze co innego, mm -hmm. prawda? Bo już brzegają o słabych sygnałach, żebyśmy okay. jakby łapali, bo pracując w złożoności, właśnie musimy, musimy co jakiś czas się orientować, czyli uczynić sobie jakiś taki sense making, czyli ocenić, co się dookoła dzieje, nie? Wiedzą, że nie mamy kontroli, no ale to nie, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Mhm. W związku z tym od czasu do czasu musimy zrobić sobie taki rzut oka na to, co się dzieje. I wtedy te wszystkie informacje z brzegów, te wszystkie słabe sygnały, mhm. to wszystko jest bardzo ważne, żebyśmy my zaczęli, tak jak łączyć. powiedziałeś, żeby, żeby zobaczyć, czy to, jak mówiłeś o tym systemie 360, czy to jest takie kwadratowe, zdaje się, powiedziałeś? Tak, jakoś co nam, coś nie, o, nam co nagra. Bo, bo czasami jakby to dopiero się coś się wyłania. My tym naszym systemem rozpoznawania wzorców tam gdzieś głęboko, już, już to widzimy, znaczy bardziej nie wiem, jak to powiedzieć widzimy, czujemy, wi no widzieć, widzimy. Może jeszcze nie potrafimy tego nazwać, ale jest jakieś, ale są, na, tym jakieś poziomie, uczucia, nie? na tym poziomie, właśnie gdzieś pod świadomym Intuicji. już sygnały idą. To i, się, to się jakieś... nazywa intuicja, intuicja. Czy Ale nawet wiesz, takie fakty, żeby umieć nazwać, że ma, na, przykład, na przykład masz stan zmieszania. Ale to, jest ale to jest, to jest ale informacja. Widzisz, to jest informacja. Mhm. I teraz już zupełnie y, 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 idziemy, y, że tak powiem, po bandzie, w odniesieniu do klasycznego lidera, który ma mieć właśnie wizję, kontrolę i tam parę rzeczy. A tu my nagle mówimy, że ten lider ma obserwować siebie i patrzeć, co się w nim dzieje, od strony rodzących się emocji. Bo to jest sygnał, to są dane. A co więcej, jeszcze. Super, jeśli potrafi tak stworzyć środowisko, żeby i ludzie zaczynali no, o swoich rezonansach mówić. Nie? Oczy oczywiście, nie? i teraz jakby już dalej nie pójdziemy w misy śpiewające i tego typu inne rezonanse, bo, bo, bo jesteśmy całkiem serio, prawda? Mhm. I Akademia Psychologii Przywództwa, zwłaszcza i ten program, który ma być, on trochę głębiej pozwoli ludziom zrozumieć, co się w nas dzieje i co to znaczy. Bo tak jak powiedzieliśmy, nasz mózg jest w stanie wyłapać sygnały dużo wcześniej niż my je potrafimy nazwać. Mm -hmm. I to była ta Twoja intuicja, o której mówię, że to się wydawało kwadratowe, no. Potem się okazało, że. No. Oczywiście ja tu tworzę pewną hipotezę, tak. ale, ale jest to jakaś jedna. Jest przykład. Jest który to jakaś jedna możliwa narracja, tak. że coś takiego się zdarzyło. Nie? I teraz, czyli jeżeli zmienimy sposób myślenia, zaczniemy inaczej funkcjonować w tej złożoności, no to, to zwiększamy szanse, że dojdziemy tam, gdzie chcemy. Tak? Nie mamy kontroli. Kontrolę mieliśmy nad taśmą produkcyjną. I te obszary, żeby było jasne, i te obszary w organizacji cały czas są pod naszą pełną kontrolą. Natomiast mm. nie wszystkie. Nie? Jeżeli ja wprowadzam zwłaszcza coś takiego jak zmiana kultury, mm -hmm. że ktoś chce zmienić kulturę organizacji. To, to jest chyba w ogóle złożone zjawisko no to kultura. Jest już, to jest już jedno z wyżej złożonych zjawisk. Mhm. Mm bo właśnie tak jak powiedzieliśmy, każdy to odbierze, zinterpretuje i nawet jeżeli my uważamy, że dzielimy ze sobą jako firma, bo każda firma ma wartości, to okej, okay, dobrze, że firmy mają wartości. Tylko jeżeli weźmiemy 15 losowo wybranych osób i zapytamy ich się, co to znaczy według ciebie integrity, to myślisz, że dostaniemy jedną spójną odpowiedź? Myślę, że nie. Ja też tak myślę. I myślę A co więcej że... jestem pewien. A to nawet jak to mówiłeś teraz o kulturze i jak powiedziałeś, że to jest mega złożone, to sobie uświadomiłem, że nawet wracam do tego szajna, którego nieskutecznie użyłem, bo nie w tym momencie, ale on jednak opisywał kulturę na poziomie kilku poziomów, nie wiem, tam widoczne artefakty, tak. czyli jakieś symbole, mhm. spotkania, jak wyglądają, jak się ubieramy, no, tam szereg różnych mhm. rzeczy, nie? Potem jakieś m, pewne założenia, które mamy w organizacji, przekonania, wartości, fundamentalne założenia. Ile tam jest poziomów jawnych, a ile niejawnych? Nie jak, to. Bo zawsze on zrobił tą górę lodową malową, mhm. nie? Że tam kawałeczek mhm. wystaje, a pod wodą to niejawne. Tak, I to możemy obserwować, no bo tak jesteśmy my skonstruowani, nie? Nasze... Nie, więc jak mówisz teraz, Od Freuda wiemy. Tak, że, jak, że ten proces w dzisiejszym takim świecie, jakkolwiek go sobie tam nie nazwiemy czterema literkami, czy po prostu świadomością, że pewne rzeczy jednak przyspieszają i ta złożoność naprawdę jest ogromna, mm -hmm. to że dla lidera coraz bardziej kluczowe staje się to, żeby ujawniać też niejawne w sobie, bo to oznacza ta świadomość. Czyli wracamy do tego czego uczymy każdego studenta Akademii Psychologii i Przywództwa na samym początku, czyli poznaj siebie. Tak jest, po poznaj to to siebie. Jest. Poznaj siebie, bo jeżeli poznasz siebie, to wtedy stajesz się niejako takim narzędziem przez które możesz zacząć poznawać ten świat, nie? Bo co? jeżeli jeżeli masz samolot, samochód tak, teraz, zwłaszcza tak. gdzie jest dużo elektroniki, podłączasz laptopa i dostajesz pełen wydruk e, diagnostyki. Proste. Tu nie ma problemu. Ale nie ma takiego Laptopa, który podłączysz do organizacji i nagle coś wejdzie, nie? Mówiłeś o KPI-ach. Klasyczny przykład. Za dużo ich jest, nie? Bo właśnie mamy, chcemy mieć iluzję, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to. I się gubi, nie? I się gubimy. I więc, się gubimy. sinusoidalnie trochę. Przesadzimy z jednym, trzeba uh -huh. pójść w drugie. To jest też naturalne. I to, co powiedziałaś, chyba, nie? Bo w pewnym momencie użyłeś APP, to przyszło, więc to chciałem jakoś wyklarować. Czy masz na myśli APP Advanced? advanced, advanced. Tak, advanced. Bo to rzeczywiście jest jakaś okazja, żeby powiedzieć, że rzeczywiście to APP podstawowe, które prowadzimy, jest nastawione na poznanie siebie i w relacji. I siebie z w relacji, tak. I siebie w relacji, nie? A to, co, gdy teraz tworzymy ten poziom głębiej, APP Advanced, czyli jak poznać Siebie z perspektywy niejawnych procesów, które we mnie zachodzą, mm -hmm. które mi czasami nie pozwalają zrozumieć emocji, których przeżywam, prawda? Pewnych założeń, które gdzieś sobie mam, ale tych, albo tych tendencji psychologicznych, których jestem nie do końca świadomy, jak to w ogóle badać, jak uruchomić ten proces wchodzenia w ujawnianie. Jak to spojrzeć z perspektywy grupy i zespołu, no i jak dotknąć tych systemowych elementów, mhm. które są też niejawne, i żeby te zjawiska zacząć wspólnie tak. z, w grupie i w zespole nazywać, bo wtedy jakieś elementy kontrolne w mhm. dobrym rozumieniu tego. Tak? tak. Bo jak ktoś. Czyli zarządzalne stają się mhm. bardziej. Tak, kontrolne w rozumieniu, no, no bo jakąś prawda, kontrolę sprawujemy nad tym, nawet jeżeli on nie jest. W stu przyczynowo-skutkowe. I teraz to, co powiedziałeś, te informacje płynące od nas. Mm -hmm. Każdy, kto miał przed sobą, nie wiem, swój zespół, tak, zespół zarządzający, dajmy na to, i mówił coś, to, o, to jutro idziemy robić to. Czy wszyscy się zgadzają? Nie? I, no. I teraz jakaś jest reakcja tego zespołu? W zależności od poziomu bezpieczeństwa psychologicznego. To może, no właśnie, bo tutaj. I, i jakaś reakcja. Ale, ale na, na razie. Zostawmy nie, nie na razie, dostawmy. nie mieszajmy, dobra. Ale ja powiedziałem coś i jest jakaś reakcja zespołu. Tak. Nie? I jest jakaś reakcja we mnie. Mhm. I teraz tak, jeżeli ja zupełnie zignoruję ten sygnał z siebie, ten, ten, który się we mnie wzbudził, to mogę nie wyczuć, że coś jest nie tak. No, wiesz, o czym mówię. Wie, Wszyscy mówię mogą powiedzieć tak, a ty nadal myślisz... Hmm". Ja miałem świetny przykład. Byłem kiedyś na spotkaniu z, z zespołem zarządzającym bardzo dużej globalnej firmy, który prezentował się do swoich pracowników. <laughs> I pełen profesjonalizm. Sprawne wypowiedzi, amerykańska energia, ręce w kieszeniach, taki... No, Szalandzkie oparcie mm -hmm. o, o takie wysokie barowe stołki, prawda, swobodna dyskusja, przerzucanie się. A ja tak mówię, hmm, coś jest nie tak. Wychodząc z sali, zapytałem kilkunastu osób: Słuchajcie, co, co sądzicie, co tam się działo? Jak jeden mąż wszyscy powiedzieli, ależ oni są kurde zdenerwowani. Mhm. Mm nie? Chociaż. To zupełnie, taki, zupełnie inny przekaz dostali zupełnie, ale niż pewnie zamierzony. Nie no, przekaz był, jakbyśmy to tak. zobaczyli, pod, nie, nie było widać prawda, żadnych ewidentnych oznak a, zdenerwowania. A, ty, a tymczasem no, ja byłem ciekaw, czy to tylko mnie mm -hmm. się tak zdaje, czy inny też. Większość ludzi wyszła i powiedziała, no... A firma była akurat w takim stanie, że, że trochę pod presją. Aha. I wszyscy mówią, no... Jakiś zaczęli czuć, z... zaczęli czuć tak, tak, takie były komentarze, zaczęli czuć presję. no i teraz to jest to samo co, co zacząłem z tym przykładem zespołu nie? wszyscy powiedzą niby tak, ale ja coś czuję, że jest nie tak i wtedy jeżeli to odpuszczę no to coś się stanie, tak? ale jeżeli ja powiem, słuchajcie, ok, za rozumiem ale mam takie wrażenie że jest coś czy naprawdę wszystko jest no, można to podrążyć no i wielokrotnie się zdarzało, że w takiej sytuacji no jednak gdzieś były jakieś istotne obiekcje, które prowadziły do tego, że żeby... ho, ho. Okej, okay, dobra, wracamy do punktu zero, zaczynamy wszystko od nowa. Ja wiesz, tak się zamyśliłem w pewnym momencie, jak podawaj, yy, zanim ten przykład podałeś, tylko powiedziałeś o tym, coś robię jako lider, zespół jakoś mm -hmm. reaguje, ja coś odczuwam, zamyśliłem się, bo sobie uświadomiłem, że ja miałem taki nawet inny kłopot w drugą stronę, bo zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, nie? że w ogóle mam pewne odczucia, które mogą wskazywać na to, że ta reakcja zespołu może coś pokazywać, tak, takie, coś a ja na przykład miałem takie mm, yy, w drugą stronę, że odczuwałem coś, bo brakowało mi jakiejś reakcji ze strony zespołu, jakiegoś odniesienia się, pytań z ich strony, coś mówiłem. I myślałem sobie, coś kurde, robię nie tak. Co ja. Nie, I jakby dopiero jak to wyciągnąłem na powierzchnię i zacząłem im mówić o tym, że ja się tak czuję, że trochę no nie wiem, mhm. jak wy w ogóle reagujecie, że nie ma żadnych reakcji albo coś. I jakby oni zaczęli mi opowiadać że trochę, w jakim momencie oni też gdzieś są, co oni z tego słyszą. Co jest moją o, wyobraźnią o, pięknie, i fikcją. Nie? Co oni z tego słyszą. Tak. Mhm. Ale też co ja zacząłem sobie fantazją dodawać, tak. jakie oni tam mają, być może jakieś opory albo niezrozumienia. Nie inne, inne były powody w ogóle, dla mhm. których to oni się dokładnie. tak zachowywali, nie? Mhm. I na, na, na koniec dnia jakby doszliśmy do tego, że na przykład oni nie reagowali na coś tak, jak ja sobie wyobraziłem, bo reagowali naturalnie, bez jakiego. Powiedzieli, OK, no, trzeba będzie tak zrobić. I, Widocznie mhm. to jest chyba fajny temat, idziemy w to, ale bezpieczeństwo psychologiczne, które mieli, nie powodowało, że pompowali jakieś swoje reakcje. Mhm. I to było dla mnie ciekawe i odkrywcze, tak. że nie zawsze muszę. Że, że możemy ale mieć swoje wyobrażenia tak. na temat tego, jak inni je, powinni mm. zareagować w różnych sytuacjach, i to też warto nazwać, bo inaczej to cię gnębi, coś tak. kombinujesz od lewej, będziesz tak. inaczej to robił następnym razem, coś będziesz próbował zmienić, albo będziesz myślał sobie, że coś odrzucają. A sytuacja może być zupełnie inna, ale te rezonanse są ważne albo żeby zweryfikować rzeczywiście, że coś jest nie tak. Albo, żeby zweryfikować swoje fantazje tak, i wyobrażenia. Bo to, jest, to dwie strony działa. Mm -hmm. A teraz, jak to powiedziałeś, to mi się przypomniało, że wielu badaczy próbowało stworzyć jakieś mechanizmy, systemy do oceny tego, jak się człowiek nie wiem, czuje czy, czy, czy co się w nim dzieje. I okazuje się, że... Czyli żeby tak trochę odczytać, nie? Tak, że ty patrzysz na mnie, a ja tak... Odkrywać taki kłamstw. Taki, nie, taki... No, no kłamstw, ale, ale też takich stanów tak. wewnętrznych. Żeby to jakiś wykres się pojawił, to Denerwowany, tak. coś. No. I okazuje... Właśnie, co ty o mnie myślisz teraz, nie? Czy, no. czy się tak śmiejesz, ale tak na... Okazuje się, że te wszystkie różne podejścia generalnie miały bardzo słabą skuteczność. I tak naprawdę jedynym sposobem dowiedzenia się o tym, w jakim stanie jest druga osoba, jest... Zapytać. 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 I to jest kolejny bardzo praktyczny dla naszych słuchaczy, liderów tutaj aspekt, który łączy się z tym zarządzaniem w atmosferze złożoności, czyli słuchać tego, co się dzieje, rozmawiać z tymi, ale tak szczerze. Nie ja mówię, tak naprawdę, słuchać, słuchać. Nie słuchać, żeby chcieć usłyszeć to, co potwierdzi moje założenia, tylko autentycznie słuchać. Tu wspomniałeś o tym bezpieczeństwie psychologicznym. Mm -hmm. Prawda, jeżeli ono jest, to usłyszymy więcej, jeżeli go nie ma, to usłyszymy mniej. Ale słuchać, słuchać, słuchać tego, co się dzieje. Bo tak jak mówiłeś o tym, fringe, mm -hmm. no kto, kto, kto najszybciej dotrze do tych informacji? Mnie czasami aż po prostu fascynuje jak organizacje, które mają, nie wiem, 10 tysięcy ludzi rozczłonkowanych po całym globie mm -hmm. w 100 krajach, mm -hmm. którzy codziennie po kilka godzin spędzają z klientami tej organizacji nie wykorzystują tego, te, tego zasobu. Wiesz, był taki. Jest na taki. przykład polegają bardziej na jakimś badaniu, które było zrobione tak przez firmę badawczą. Chociaż te 10 tysięcy ludzi codziennie może. Oczywiście musimy ich trochę wyszkolić być może do tego właśnie, żeby oni zrozumieli też, oni też muszą zrozumieć naturę tej złożoności, co jest możliwe, co jest niemożliwe, na co mają patrzeć, i tak dalej. Nie? I muszą mieć też tyle tego bezpieczeństwa, żeby jednak podzielić się tymi obserwacjami, które mogą być często, no niefajne, nie? No, bo ktoś powie, słuchajcie, ale tak z tego, co ja widzę, to my jedziemy na ścianę z tą naszą strategią. No ale czy nie lepiej to usłyszeć wcześniej? wspomniał mi się, ale to już krótki, bo już pewnie zmierzamy do końca, krótkie przy, w, wspomnienie, bo więcej chyba można poczytać o tym w książce Team of Teams generała McChrystalla. Mieliśmy z nim kiedyś taki wywiad dla Polski, to było w okresie, kiedy Tuż po wojnie z Ukrainą, która rozpoczęła się w chyba 22, 22 rok, gdzieś pod, pod koniec. Był taki wywiad dla Polski w ramach Kongresu Kultury Odpowiedzialności. Hmm. On opowiadał o różnych swoich doświadczeniach. On był głównodowodzącym tych wszystkich operacji trudnych. Afganistan, Iran i tak dalej. 2003, 2006. Był wtedy odpowiedzialny za te wszystkie operacje. I oni tam dostawali strasznie w tyłek. Amerykanie. Hmm. Bo mieli do czynienia z organizacją, której totalnie nie rozumieli a proposłów mhm. złożoność, bo bardziej mi przypominała sposób zachowania wirusa niż jakiejkolwiek organizacji o strukturze. Mhm. I nie byli w stanie się z tym rozprawić i ginęli mhm. na potęgę. Mhm. I wprowadzili te elementy, i dlatego zachęcam do tej książki Team of Teams. Zespół zespołów, w tym mhm. tak, tak wydaliśmy to w Polsce, i y Między innymi rozwiązanie, które on wprowadził, było takie, że organizował cykliczne, rotacyjne mm, narady, do których zapraszał ludzi ze wszystkich szczebli. I zasada była taka, że mówią najpierw ci najmłodsi, najniżsi, najniżsi w hierarchii. I on się nie odzywał do końca. I oni mówili, co widzą, jakie na, w danym problemie, jakie mają obserwacje. Mhm. I szli od dołu hierarchii do góry. I to była prosta zasada, okay. której mnóstwo budowała, bo mieli w ten sposób to bezpieczeństwo psychologiczne tak. większe, mm. a przy tym zbierali informacje, których sami by się nigdy od góry nie dokopali, nie? Mm -hmm. I to było jedno. Mają dużo innych ciekawych mm -hmm. tam wskazówek, jak oni odwrócili te losy. Na tyle, na ile tam odwrócili, ale odwrócili, że, no chociażby stwierdzili, że powstały im silosy, dlatego to jest team of teams, że tam się silsi z rangersami czy z innymi, już nie pamiętam jak się nazywali, po prostu nienawidzą, a ci od dronów, to w ogóle z mm -hmm. tamtymi też mają przekonania, że tam ci są beznadziejni. I on stwierdził, no, taki w, nawet wzór to nazwałem, equation, McCrystal equation, że wzór na taką odpowiedzialność i zarządzalność na styku. I podstawa zasada, ponieważ oni byli wyjęci ze Stanów, siedzieli sobie gdzieś tam za granicą, to w kantynie on organizował codziennie wieczorem, ci, którzy tam byli, że po prostu mieli dwie godziny, żeby się poznać krosowo. Mhm. Pogadać w ogóle, skąd ty jesteś, co tam robisz, a co ty tam wierzysz, ale jak ty działasz, Nie, żeby się w ogóle poznali, a potem, żeby mieli jak najwięcej doświadczeń w krosowych zespołach, i brauli najlepszego z Silsów i przenosili go tam do innej jednostki, bo wiedzieli, że jak wezmą najgorszego, to stworzą sobie tylko stereotypy, więc brali tak. najlepszego, który miał parametry najlepsze też od strony inteligencji emocjonalnej, czyli taki, który był lubiany mhm. i taki, który był merytoryczny, mocny. Mm -hmm. I miał dobre kompetencje. I go wsadzali do tego zespołu interdyscyplinarnego, żeby zmieniał przekonania do pozostałych, żeby zaczęli mm -hmm. się wymieniać informacjami pomiędzy sobą na styku. No i jest sporo ciekawostek, jak radzić sobie ze złożonością, w tej książce zachęcam, mm -hmm. ale ona trochę jest spójna z tym, o czym tu mówimy, że rolą lidera w tym świecie było zbudowanie środowiska, w którym następuje wspólna wymiana informacji. Tworzenie wspólnych rozwiązań pewnych, takich, gdzieś zastanawianie się i głowienie się na, na skutek fragmentarycznych informacji, w co wchodzić, w co nie wchodzić. Mhm. I iteracja. Iteracja w takich rutynach, które zaczynają tworzyć no, system pewien, twojego jakiejś tam zarządzalności tym zjawiskiem złożoności. Tak. Tak, odnalezienia się w tym. Nie? Absolutnie. I to jest rola lidera. Możemy to jeszcze raz podkreślić. Rolą lidera jest tworzenie warunków. Mhm. Nie? Tworzenie warunków, obserwacja, słuchanie, decyzje, bo taki nowoczesny lider działający, w, jak to tak po polsku ładnie się mówi, że jest in charge, but not in control. Mhm. Czyli cały czas ma odpowiedzialność, tak. a nie ma kontroli. kontroli. I to jest mhm. to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj, to, to nie jest wygodne. To nie jest wygodne, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, my lubimy mieć kontrolę, mhm. a z kolei nieprzewidywalność niepewność, która jest cechą systemów złożonych, w ogóle złożoności, w naszym mózgu wywołuje reakcje walki, ucieczki, zagrożenia, bo tak to odbieramy. I wtedy tak funkcjonujemy. Zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołów, jak i całych firm. No i to też pewien temat na oddzielne spotkanie, ale jak to mówisz, to już taka jedna z ostatnich myśli z mojej strony, że to też w ramach akademii jest wartością, myślę, bo tak podkreślają to często studenci, że jak robią sobie na przykład diagnostykę głębszą niż diskowe podejścia, mm -hmm. jak Oldam Morris, to nagle zaczynają rozumieć swoje indywidualne źródła płynące z ich unikalnego połączenia pewnych elementów tych naszych charakterologicznych, które tam są typu: nie wiem, władczy, sumienny, tak, sumienny. ofiarny, mm -hmm. poważny, prawda? Wyrządny przygód i różne takie. Jak to się z tych czternastu zaczyna mój pejzaż trzech głównych układać, zaczynam rozumieć, dlaczego ja mam obawy z, jakiejś tam, z tą kontrolą. Czy to na przykład nie płynie z tego, że się boję wstydu jako sumienny, że spod moich skrzydeł jakiś błąd się tak wysypie? Nie? Nie? No, tak, czy odrzucenia jako oddany. Tak. Czy czego innego, nie? Ale znów przykład złożoności, nie? Interakcji, z której powstaje nowa jakość, jakim jest każdy z nas. Tak, ale tu powiedziałem to o tym z tej perspektywy, że to oznacza tą pracę z ego, tak umiałem tą myśl. Mhm. Że jakby poznając siebie też zaczynam trochę rozumieć, skąd to moje tak. ego i żeby to ego mną tak nie rządziło, bo ja potrzebuję dokonywać dojrzalszych, mądrych pewnych decyzji, rozwiązań, niekoniecznie mieć rację zawsze w tych wszystkich rzeczach, a tak trochę zbudowaliśmy sobie stereotypowo. Wizerunek lidera, że to ten, który jest najmądrzejszy. Tak. Cały czas mit eksperta, który podejdzie i ten samolot przysłowiowy naprawi. I na tym, że sobie zbuduje tą swoją rolę, prawda? Autorytet, że tak. on wie lepiej. Tak, niestety w złożoności ekspertyza ma ograniczone. Nie to, że nie ma w ogóle żadnego mm -hmm. znaczenia, ale ma znaczenie mm -hmm. ograniczone, bo nie działa tak jak jeżeli ja zawezwę eksperta dobrego od tych samolotów, już trzymajmy się tego przykładu, to pewnie on go naprawi. Prędzej czy później, z reguły prędzej, z reguły może taniej, może szybciej niż ktoś, kto nie jest aż tak dobrym ekspertem. Z uwagi na cierpliwość naszych słuchaczy oraz późną godzinę, bo, bo pogadać by się no. mogło dłużej, Więc mam wrażenie, że trochę przerywamy, ale w dobrym momencie. Mam nadzieję, że to, o czym mówiliśmy, będzie w jakiś sposób użyteczne i że tak zupełnie nie przeraziliśmy wszystkich, tylko jednak zachęciliśmy trochę do... bo tutaj dużo było niedopowiedzeń nie w tym, co mówiliśmy. Tak. Tych, tych luk jest sporo, ale ja myślę, że celowo je zostawiliśmy, żeby zachęcić trochę do eksplorowania. Ja mam poczucie, że parę razy sobie gdzieś tam latarką poświeciliśmy tak po ścianach, że ja trochę więcej zobaczyłem napisów i zrozumiałem trochę tą rzeczywistość. Także dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. I ja również dziękuję.